Czego oczekujemy po preparatach ziołowych? Przede wszystkim, żeby były skuteczne i bezpieczne. A takimi będą, jeśli zawarte w nich substancje aktywne będą w odpowiednich dawkach i proporcjach. Jeśli będą najwyższej jakości. Co zatem jest najważniejsze, wybierając konkretny produkt? Jego jakość. Czy producenci dokładają wszelkich starań, by to, co obiecują, znajdowało się w środku opakowania? Tak. O ile w trakcie produkcji prowadzona jest właściwa kontrola jakości. W dzisiejszych czasach, żeby człowiek był pewien, że produkty są bezpieczne, skuteczne i odpowiednie dla konsumenta czy pacjenta, konieczne jest, żeby wprowadzić kilka systemów zapewnienia jakości. W naszym zakładzie jest to GMP dla kosmetyków, GMP dla leków oraz HACCP dla produktów żywnościowych typu suplementy diety. To są konieczne systemy, żeby produkować w sposób bezpieczny dla pacjenta. Co kryje się za skrótem GMP? GMP to dobra praktyka wytwarzania. Jest tą częścią zarządzania jakością, która zapewnia, że produkt jest wytwarzany w sposób powtarzalny i kontrolowany, zgodnie ze standardami jakości odpowiednimi dla jego zamierzonego zastosowania i wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dobra praktyka wytwarzania dotyczy zarówno produkcji, jak i kontroli jakości. Suplementy diety są zaliczane do produktów żywnościowych. W przypadku produktów żywnościowych obowiązuje nas system jakości, który się nazywa HACCP. Jest to system polegający na analizie zagrożeń i w tych punktach, w których znajdziemy te zagrożenia, ustawiamy punkty kontrolne tak zwane, czyli w tych miejscach kontrolujemy proces, czy on przebiega prawidłowo. Po co to wszystko? Oczywiście w celu zapewnienia najwyższej jakości. Organizacja procesu wytwarzania i kontroli jakości jest taka, aby mógł on przebiegać prawidłowo, ściśle według z góry określonych procedur i instrukcji. Postępowanie takie minimalizuje możliwość powstawania błędów w całym procesie wytwarzania. To wszystko zaczyna się od pomysłu. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś produkt, szukamy po pierwsze ekstraktów czy substancji roślinnych dobrej jakości ze sprawdzonych źródeł, sprawdzonych firm. I to jest pierwszy jakby etap tworzenia jakości produktu, żeby ten produkt był dobrze zaprojektowany. Potem, kiedy już taki produkt powstanie, kiedy dobierzemy dobrej jakości surowce, sprawdzamy te surowce. Przy każdej dostawie one są kontrolowane i są to kontrole bardzo szeroko zakrojone. Wprowadzenie tych systemów, o których wspomnieliśmy, gwarantuje, że produkty wytwarzane są we właściwych warunkach, poddawanych regularnie kontroli. Kontrola następuje już na etapie surowców i materiałów opakowaniowych używanych do produkcji. Nadzorowane są także warunki wytwarzania, np. jakość mikrobiologiczna powietrza, maszyn i rąk personelu produkcyjnego. Na końcu badany jest produkt gotowy przed zwolnieniem do sprzedaży. Podstawą systemu zapewnienia jakości są odpowiednio wyszkoleni ludzie. To jest fachowy personel. Właśnie cały system opiera się na ludziach, którzy tworzą te procedury, instrukcje, według których się cały proces odbywa. Dlatego tutaj można zapewnić, że nasza firma posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, żeby ta jakość została utrzymana na odpowiednim poziomie i produkty były bezpieczne, jednocześnie też skuteczne. Pacjenci kupujący nasze produkty mogą być pewni, że są to produkty wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne.